Siemanko, z tej strony Czoklet, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i doszły mi słuchy, że bardzo podobał wam się poprzedni odcinek z Passport Out. Więc, moi drodzy, trzeba iść za ciosem, skoro wam się podoba, to lecimy dalej, kolejny odcinek i tym oto sposobem chyba zrobiliśmy sobie nową serię na kanale. Mamy już dwie nowe serie na kanale, to jest fajna sprawa. Dobra, kontynuujemy. Ja wam tylko polecę, że możecie teraz, wiecie, łapkę w górę zostawić, żeby pokazać, że jeszcze bardziej wam się podoba ta seria, żeby na przykład pojawiła się częściej niż co tydzień. Wszystko od was zależy. A my zaczynamy. Słuchajcie, jesteśmy na naszym starym, dobrym, żabolowym garażu. No i trzeba by coś narysować. Trzeba by coś narysować, coś, co odmieni nasz los, coś, co spowoduje, że będziemy przynajmniej w stanie kupić sobie jakiś, nie wiem, pokój albo coś, żeby nie mieszkać w garażu, bo to tak trochę średnio. Dobra, ja myślę, że można narysować jakąś piękną panią. Ja bym jakąś piękną panią narysował. Na przykład może Mona Lizę byśmy narysowali. Chociaż Mona Lizę wszyscy rysują, każdy rysuje Mona Lizę. Mona Lizę nie potrzebujemy. Mona Liza jest zbyt popularna. Mona Lizę ma każdy w domu. Każdy ma po prostu dosłownie kopię Mona Lizy gdzieś na ścianie. Nie. My musimy zrobić coś, czego nikt nigdy nie miał. No dobra. Teraz już chyba wiecie, co rysuję. Jaka może być inna piękna pani inna niż Mona Liza? No przecież wiadomo, że Genali, oczywiście, no. Tym bardziej, że ja słyszałem, że postacie fantastyczne jeszcze bardziej podwyższają cenę, więc trzeba nam narysować pyk, piękne. Spójrzcie na te głębokie oczy. Te oczy mówią wszystko. I teraz, żeby Genali ma tu jakiś ładny uśmiech czy coś, zróbmy jej... O! Przepiękne. Troszeczkę za daleko zachodzi ten uśmiech, poczekajcie. Trzeba go troszeczkę tutaj skrócić. O! Cudowne. Słuchajcie, ja myślę, że ten obraz pójdzie za co najmniej $100. To jest moja kwota minimalna. Poniżej $100 tutaj w ogóle nie wchodzę. Nie próbuję nawet tego komukolwiek sprzedać poniżej $100. Więc chyba zrobiłem coś tutaj źle. Czy mogę? Okej. Chciałem zrobić cieniowanie, ale chyba mi nie wyszło. No dobra, słuchajcie, chciałem zrobić jakieś tutaj cieniowanie ładne, ale ojoj, chyba mi nie wyszło. I chyba zepsułem sobie jeszcze bardziej obrazek. Dobra, ale to wcale nie obniża jego bogactwa i jego wartości. Proszę bardzo. Dokończymy tylko tutaj może tą bluzę albo cokolwiek to jest. Dobra, to Genali jeszcze musi świecić blaskiem. O. Genali musi świecić blaskiem. Proszę bardzo. Ciach, 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 ciach. O. Super. Słuchajcie, to będzie nasz rekordowy obraz. Nigdy nie spędziliśmy chyba w tej grze tyle czasu na zrobieniu jednego obrazu niż ten, więc myślę, że nam się zwróci. Możemy jeszcze kilka innych kolorków poużywać. Na przykład tutaj mogę zrobić pyk, serduszko. Niech będzie serduszko, może ktoś, kto będzie bardzo bardzo emocjonalny, spojrzy na serduszko i pomyśli: o! Ma serduszko na sweterku. O, ja chcę to kupić. Chcę mieć zielonowłosego elfa z serduszkiem na sweterku. Gdyby nie serduszko, to bym nie podjął albo nie podjęła decyzji. Ale dzięki temu, że jest serduszko, to ja kupuję. Tak będzie, zobaczycie. Co tu jeszcze można zrobić? Chyba to wszystko, prawda? Mogę jeszcze zrobić... O, czarne kropki w oczach. Dobra, moi drodzy, oto nasz obraz, gotowe, sprzedajemy, stawiamy, to jest nasze dzieło sztuki, nasza współczesna Mona Liza, nazywa się oczywiście, o nie, ona się musi nazywać Le Genali, niech to się sprzedaje, a my w międzyczasie możemy spróbować narysować coś jeszcze, tylko... Czy wy to widzicie? 230! Więcej, gościu!
O, 216. Nie! Nie, 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 nie. Ty tu jeszcze wrócisz i zaproponujesz mi tyle samo. 230! Od dzisiaj malujemy obrazy, które zajmują nam bardzo dużo czasu. A co jeśli będę robił zwykły... 330! Co? Więcej! 419! Kościu, kupuj, bierz sobie ten obraz, kupuj! Czy wy to widzieliście? Ktoś zauważył działania Passport Out. Odblokowałeś nowe narzędzie. Odkryto nową planetę. Sprzedaliśmy obraz za 400. What? Dobra. Spokojnie, Czoklet. Musimy teraz narysować coś pięknego. I ja nie wiem, czy tutaj zależy wszystko od czasu, jak wolno rysujemy pędzlem, albo jak dużo czasu spędzimy na narysowaniu jakiegoś obrazu. Tak się zastanawiam. Poczekajcie, zróbmy może coś takiego. Coś takiego. Chcę zrobić jakieś takie, nie wiem, niebieskie paski, ale zrobić je bardzo powoli, żeby to miało jakiekolwiek może znaczenie. Zaraz zobaczymy. Pyk. O. To też zrobimy bardzo, bardzo powoli. Mamy paski. Na tych paskach teraz trzeba coś fajnego narysować. Co by tu zrobić? O, zobaczcie. Zrobimy falę. Zrobimy sztorm na morzu. To będzie przepiękne dzieło sztuki. Tylko, że tak sobie teraz myślę, przecież ja mam tablet graficzny. Przecież ja bym to mógł na tablecie graficznym rysować. To by było tyle procent, tyle, w ogóle nawet nie procent, tak bardzo to byłoby dużo łatwiejsze, gdybym to robił na tablecie graficznym, a nie myszką. No ale dobra, spokojnie. Na tablet graficzny przyjdzie czas może w kolejnym odcinku, bo nawet nie mam jak tego teraz podłączyć. A zróbmy troszkę fal, pyk. Pyk. O. I czy ja przypadkiem nie odblokowałem jakiegoś nowego narzędzia? Wydaje mi się, że mamy nowe narzędzie, zobaczcie. Uuu, spoko, bardzo spoko, będziemy mogli to użyć, że fale pryskają kropelkami wody albo coś takiego, to jest fajny pomysł, a póki co, siup, widzę, że krążycie, widzę, że chcecie moje obrazy, ale to nie jest takie proste, ja muszę tych obrazów trochę mieć, żeby móc je sprzedawać, pyk, dobra. Mamy pierwsze fale, teraz kolejne. Okej, moi drodzy, ten obraz musi sprzedać się co najmniej za tyle, za ile sprzedała się Gaenali. To znaczy, nie że Gaenali się sprzedała, w sensie za tyle, ile sprzedałem To brzmi jeszcze gorzej. Za tyle, ile udało mi się sprzedać obraz przedstawiający Gaenali. O, proszę mnie nie bić. Dobra, musimy jeszcze tutaj zrobić tylko te fale, proszę bardzo, czy krople wody, o, tutaj bryzgające wszędzie, proszę bardzo. Teraz tak, jeszcze potrzebujemy tego tutaj, o, bryzgają wszędzie krople. Tutaj bryzgają wszędzie też krople, proszę bardzo. I na samej górze, proszę bardzo, ciach. Też bryzgające krople. Na samym dole trzeba jeszcze zrobić coś. Na samym dole niech będą krople o takie. O! Ej, to wygląda całkiem spoko. To wygląda jak jakieś graffiti albo coś. Dobra. Stawiamy to na naszym honorowym miejscu. Proszę bardzo, moi drodzy. Nazwijmy to Le nie ma fale. No i co? Czekamy, aż ktoś to od nas kupi. W ogóle zobaczymy, ile mam pieniędzy. Jak u nas z budżetem? Mamy 388 dolarów. Dlaczego malujesz bez pasji? A co ty się znasz, magii? Na czym ty się w ogóle wiesz, o czym ty mówisz? To jest dzieło sztuki. To jest pasja. To jest wypełnione pasją. Zobaczysz, ktoś przyjdzie i kupi to za 400 dolców. Maluję bez pasji. George, mój kolego, mój przyjacielu,
Mój wybawicielu, 577, a może odrobinkę więcej? 587? No dobra, stary, bierz, kupuj, dziękuję, 500, w ogóle my jesteśmy teraz bogaci, my jesteśmy jesteśmy po prostu mega bogatymi, szanowanymi artystami. Słuchajcie, świat Passport Out, nowa twarz na scenie sztuki zaczęła się rozprzestrzeniać po całym mieście, czyli stajemy się popularni. Więc ja wam powiem, ja mam taki trik, ja teraz tak właśnie pomyślałem, a co jeśli namalujemy obraz, który będzie przedstawiał obraz, który jest drogi. Bo ludzie będą chcieli mieć w swoim domu drogi obraz, ale nie będzie ich stać na drogi obraz, więc kupią obraz drogiego obrazu. 200 IQ? Zaraz wam pokażę, to się uda. To się musi udać. Musimy narysować drogi obraz. To musi być obraz, który ma na sobie metkę i który widać, że jest drogi. Więc narysujmy ramkę, proszę bardzo. To jest ramka naszego obrazu. Jest trochę za duża, więc ja bym proponował ją troszeczkę zmniejszyć. Okej, mamy ramkę. Co my tu możemy narysować? Może jakąś różę albo coś, prawda? To są drogie obrazy. Narysujmy różę. Proszę bardzo, mamy też liść. Bum, piękny listek, jeden, drugi, trzeci, tylko no słuchajcie, jak to mówią, nie ma róży bez kolców, więc musimy zrobić kolce, proszę bardzo, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, w ogóle tych kolców tu będzie bardzo dużo, różnej długości, proszę bardzo. Bardzo kolczasta róża. Ciach, w ogóle róża chyba nie ma takich liści, ale... O, zobaczcie, jaka piękna róża. Dobra, mamy jakiś rysunek. I teraz najważniejsza rzecz w tym obrazie, żeby oszukać klientów. Żeby ich oskamować na hajs. Patrzcie na to. Teraz zrobimy metkę. Że niby jest metka, tylko musimy ją w jakimś dobrym kolorze rzucającym się w oczy. Fioletowym, o. Że tu jest, zobaczcie, metka przyczepna do tego obrazu. I na tej metce jest podana cena. O. Tutaj tylko trzeba to teraz wypełnić kolorem. O, że to jest metka, proszę bardzo. I na tej metce musimy jakąś bardzo wysoką kwotę narysować. Na przykład, nie wiem, 100 tysięcy. O. 100 tysięcy i teraz ludzie, którzy nie będą mieli pieniędzy, nie będą mieli 100 tysięcy, a chcieliby mieć obraz za 100 tysięcy, to kupią mój obraz za 500. Rozumiecie? 200 IQ. To jest 200 IQ taktyka. Zaraz wam wszystko pokażę i zaraz wam udowodnię, że to zadziała. Ludzie są głupi. Ludzie są głupi. Ja tego nie powiedziałem, ale ludzie są głupi i ludzie się nabiorą. Zobaczycie. Dobra. Moi drodzy, teraz trzeba jakąś bardzo wysoką kwotę dać. 100, 1000, 10 tysięcy, dobra, niech będzie 10 tysięcy dolarów. O! I zobaczycie, ktoś to kupi, bo będzie chciał mieć obraz za 10 tysięcy dolarów. Ja wam to mówię, proszę bardzo. Stawiamy, trzeba to jakoś ładnie nazwać. Le nie stać cię. I ktoś przyjdzie, o nie stać mnie, ale kupię za 600. Uwaga. To 800, George? To znaczy... Nie? 700 się... Nie, dobra, widzę, że George się nie chce targować. Gardzę to był George. Zaraz przyjdzie ktoś inny i zapłaci mi 1000. Zobaczysz, George. Będziesz żałował, że nie chciałeś się ze mną targować. Nie stać się na taki obraz za 10 tysięcy, więc nie mów mi, że... Uniosłem się, przepraszam. Ten artysta wydaje się znać też tutaj... Steve, może ty chcesz się targować, Steve. Może ty dasz więcej. Steve, mój przyjacielu, mój druhu, postawię ci kawę, bagietkę i ślimaka, okej? Jako, że jesteśmy we Francji.
Masz u mnie, stawiam ci bagietkę. Mordo, kupuj. $1000. Ja nie mogę. Po prostu... Zostałem sławny. Ktoś ważny wkrótce planuje cię... Ja nie mam obrazu! Musimy zrobić dla krytyka... Dla krytyka sztuki jakiś obraz. To może... To może... Szybko! Krytyk sztuki! Nie jestem gotowy. Nie jestem gotowy na takie coś. Nie jestem kompletnie gotowy. Musimy narysować... Nie wiem, narysujmy... Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to są jakieś takie obrazy renesansowe, jak są... jakieś pola. Na polach są ludzie, albo coś takiego. Zróbmy renesansowy, postapokaliptyczny świat z wieżowcami w tle, które są zepsute. O! To będzie post-apo... renesans. Czy coś. Nie znam się. Niech to będzie jedna z tych części. Uff, myślałem, że to już jest ten krytyk. Krytyku, proszę nie przychodź, bo ja nie mam obrazów, które mogę ci pokazać. Naprawdę. Krytyku, błagam. Nie przychodź do mnie. Nie zachodź tutaj nawet. Dobra. To jest bardzo ważne. O nie, za dużo presji. Ja nie wiem, co ja rysuję w tym momencie. Ja się za bardzo denerwuję. Nie, krytyku filmowy. Znaczy, nie filmowy. Krytyku filmowy. No dobra, krytyku filmowy też nie przychodź, ale krytyku obrazowy, proszę. Krytyku obrazowy. Dobra, na razie go nie ma. Na razie go nie ma, nie musimy się martwić. Troszkę bym tutaj może jakichś takich technik poużywał, żeby wyglądało to, że to jest dobre, bo ten obraz nie jest dobry. Tutaj na pewno będzie słońce, to słońce możemy troszeczkę tutaj ładnie wypełnić od środka. Proszę bardzo. I mieliśmy tutaj zrobić piach, prawda? Czy to jest krytyk? Nie, to nie jest krytyk. Tutaj musimy zrobić piasek. Piasek jest spoko. Na piasku można narysować... wielbłąda? Denerwuję się. Słuchajcie, naprawdę, w tym momencie już kompletnie nie mam pojęcia, co ja robię. Rysuję jakieś dziwne kolorki, dziwne kreski. Staram się, żeby to jakoś wyglądało, ale to nie wygląda w ogóle. Ja nie wiem, słuchajcie, ja nie wiem, co ja mam tutaj w tym momencie zrobić. Nie wiem, narysuję tutaj... Nie wiem, wielkiego muchomora czy coś. Nie mam pomysłu kompletnie. Niech będzie wielki muchomor. Może się okaże, że to jest jakieś dzieło sztuki, że przyjdzie krytyk i powie: o, pan tutaj nawiązywał do XVI-wiecznego, nie wiem, kupiectwa w południowej części Hiszpanii i to jest bardzo ważne i bardzo doceniam, a ja powiem... Dokładnie o to mi chodziło, dokładnie o to mi chodziło, tak, proszę pana. Albo proszę pani, no nie wiadomo w sumie, kto jest naszym krytykiem. To, że mówię krytyk, to po prostu, to tak brzmi, jakby to był mężczyzna, a może to nie jest mężczyzna. O, spod naszego grzybka może padać deszcz. Grzybkowy. Czemu nie? To... O, wiem! To może być nawiązanie do tej, do bomby atomowej. Albo do czegoś. To będzie nawiązanie do bomby atomowej, że jest grzybek, muchomorek i że jest miasto i że wszystko jest paskudne. Trzeba teraz zrobić jeszcze jakieś... nie wiem, zróbmy szare chmury. Że to jest niby, wiecie, że to jest po bombie atomowej. O, szare chmury, ciach. I na pewno krytyk to doceni. Mam taką nadzieję. O, a tutaj będzie trawka wychodziła, proszę bardzo. Tutaj mamy trawkę. Ciach. Tu trochę trawki, proszę bardzo. Super. I możemy to teraz jeszcze spraynąć, że to jest trawka. O. Ten obraz jest tak beznadziejny. Tym obrazem zepsujemy całą swoją karierę. Ten obraz zniszczy całe nasze życie, słuchajcie, to... Ten obraz to jest nasz koniec. To jest
to jest nasz koniec. Finalnie już po prostu albo umrzemy z głodu, albo pójdziemy pracować do McDonalda. Ja wam to mówię. Proszę bardzo. Stawiamy obraz. Krytyku, niech to będzie Le... Czarnobyle. Koniec. Czekamy, słuchajcie, na krytyka. Niech krytyk przyjdzie i niech nam powie, że mamy się stąd wynosić, bo jesteśmy beznadziejni. Proszę bardzo. Krytyku, proszę przyjdź. Proszę przyjdź, zobacz nasz obraz i powiedz... Wynocha. Idzie. Idzie! Widzę! Tak! Na pewno! Za maską. Le Czarnobyle, autorstwa Passport Out. Niedawno usłyszałem o Passport Out, ekscentrycznym młodym artyście z pasją, umysłem i duszą. Kiedy szedłem przez Aleję Zbrodni, poczułem powiew możliwości, zanim zostałem oczarowany przez sztukę leżącą na stole. Z daleka byłem uderzony rzemiosłem. Kiedy po... A to jest podeszłam. Do tego dzieła prawie Kiedy podeszłam, czy potknąłem? W końcu jesteś kobietą czy mężczyzną? Nieważne. Prawie potknąłem się z podekscytowania i gdy podszedłem bliżej, wprowadziło ono poczucie dziecinnego szczęścia. Po dokładniejszych oględzinach intrygujące szczegóły szmaragdowe, kontrastujące z obfitością ciemnobrązowe, przypominały mi ratatouille, które gotowała moja babcia. Wykorzystanie brąz naprawdę pokazuje pierwotną istotę natury. Ogólnie rzecz biorąc, Le Czarnobyle to dobry wydatek. Passport Out ma wielki potencjał i z pewnością mogę polecić moim czytelnikom wizytę u Passport Out w przyszłości. Krytyk. Czyli udawanie, że to coś znaczy, miało sens. I mamy możliwość przejścia do następnego aktu. Co to daje? Mistrz rzemiosła, czy my możemy... Co się stało? Akt drugi! Akt drugi! Moi drodzy, mamy własne studio! Możemy malować własne obrazy w naszym własnym studiu. Czy wy to widzicie? Czy wy widzicie, co się dzieje? Jak to możliwe? Czy, a w ogóle, co z naszym obrazem? Czy nasz wcześniejszy obraz przepadł? Nie sprzedaliśmy go w żaden sposób? O. Smutne. Ale tak czy inaczej, dzięki za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli wam się podobało, oczywiście strzelcie łapkę w górę, ponieważ naprawdę dzisiaj rozwaliliśmy bank i chyba straciliśmy nasze jedyne dzieło sztuki, które mogło nam przynieść tysiące dolarów. Dobra, tak czy inaczej, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli wam się podobało, oczywiście strzelcie łapkę w górę, to już chyba mówiłem. Do zobaczenia i cześć.